Nadszedł ten czas, tak jest, w końcu po upływie tylu miesięcy udało mi się odkryć coś wspaniałego. Słuchajcie, nikt pewnie tego nie zrozumie, ale tak, jest w tej grze brawler, który jest lepszy od wszystkich innych. A w tym filmie powiem wam, kim on jest. Słuchajcie, ta postać jest jedną z najrzadszych postaci w całej grze, biorąc pod uwagę wszystkie postacie. Chodzi mi tutaj oczywiście o procent grania tą postacią, ponieważ jest średnio używana przez niecały 1% graczy. Prawie nikt tą postacią nie gra, wliczając nawet graczy powyżej 700 pucharków. Oczywiście na jednej postaci. I ta właśnie postać, o której wam mówię, ma średnio, powtarzam średnio, ponad 58% zwycięstw. Wow, to jest coś niesamowitego. Dokładny wynik to jest bodajże na chwilę obecną 58,4% zwycięstw. To jest naprawdę imponujące, że ta postać wygrywa większość gier. Jak więc słyszycie, ten zadymiarz jest tak dobry, że ludzie pewnie o tym nie wiedzą, lub po prostu ma tak wysoki wynik, ponieważ niedawno został dodany do gry. Wiecie, o kogo chodzi? Cóż, jeśli jeszcze nie napisaliście tego w komentarzu, to za późno, ponieważ tym zadymiarzem jest El Primo! Nie no, żartowałem. A, dajcie znać, czy się dobraliście, ale to nie jest El Primo. Nie, totalnie, to nie El Primo. Tą postacią jest 8-bit. Tak jest, jest to 8-bit, postać dosyć nowa i jest to według statystyk najlepsza postać w grze. Ale czy na pewno? Dzisiaj to sprawdzimy. Ten brawler oczywiście ma największy win rate w całej naszej grze, a zarazem jest najrzadziej używanym zadymiarzem. Stąd też to może być taki wasz sekretny as w rękawie, ponieważ mało kto wie o jego potencjale. Cóż, to jest absolutnie szalone i pewnie nikt z was tego się nie spodziewał. Pewnie obstawialiście tutaj jakiegoś Leona, czy też Spike'a, czy inną tego typu postać, ale 8-bita pewnie nikt nie obstawiał. W sumie, gdybym ja nawet tego nie sprawdził, to bym o tym fakcie nie wiedział. A więc tak, w tym filmie sprawdzimy, czy rzeczywiście nawet taki nubek jak ja, grając 8-bitem, da radę wygrać ponad połowę gierkę, czyli według statystyk to 58% przynajmniej. Zagramy dzisiaj po razie w każdy jeden tryb i według statystyk powinienem wygrać przynajmniej 3 z 5 tych gierek, a nawet jeśli to się nie uda, sprawdzimy, czy po rozegraniu tych gier w efekcie będę miał więcej pucharków niż mam w chwili obecnej, czy może jednak trochę spadnę. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby z tego była seria, to zostawcie tutaj kciuka w górę, 2000 łapy w górę i robimy z tego serię, także strzelaj teraz kciuka w górę. Jeżeli chcecie wpaść sobie na konkursik, to zapraszam teraz na Instagrama, gdzie trwa obecnie konkurs na 400 zł Pace of Card, możecie sobie tam wpadać i brać udział. A teraz sprawdźmy, czy nasz 8-bit jest rzeczywiście taki dobry. A więc jak widzicie, wystartowała solówka, mamy tutaj na start dwa boksy, tak jest, będziemy mieli powerki dwa. Dobra, mamy jednego, jeszcze jeden tutaj. Dobry starcik mamy, bo dwa boksy mamy i tutaj bez problemu sobie możemy to zdobyć i nikt nas tutaj nie zabije. A jak uda się zdobyć na start sporo power cubesów, to później będzie łatwy winek. Chyba żadnego przeciwnika nie trafimy na początek i uda się jeszcze to zdobyć. Z tego co widzę, tak będzie. Dobra, zbieramy jednego, tam jest nim przeciwnik, ale na luzie, ja tu bez stresu to zbieram. Do tej postaci nie podejdzie. Dobra, i zbieramy. I mamy 4 powery, mamy 4 powery. Także teraz lecimy pofragować trochę. Widzicie, tu jest jakiś bo i on czeka na śmierć. Czekał i się doczekał, ale nie naszej. Niestety. I mamy teraz jego do załatwienia. Także patrzcie, jak to się robi, widzicie? O! I 8-bit, niby wolny, ale zobaczcie, jak on damage robi. Wolny, ale damage mistrzowski. No kolego, co on chciał w życiu, ale to rozwalić, widzieliście to? Wielkie starcie, ile my to zrobiliśmy? Ej, ta postać jest serio dobra, będzie chyba pierwszy winek z naszych 5. O nie, czy damy radę z taką postacią? A nie daliśmy rady, miał 14 powerów, czyli chyba 11 miał, jak nas atakował. Ej, druga pozycja, prawie jak win. Druga pozycja to jest prawie jak win, także jesteśmy pucharki na plus na razie. Odpalmy sobie zbiory klejnotów. Zbiory klejnotów 8-bit równa się moim zdaniem porażka. Ale jak wyjdzie, zobaczymy w praniu. Gierka już się rozpoczyna. Także mam nadzieję, że w enemy też będzie jakaś nie za bardzo dobra drużyna. My mamy Barley'a i Brocka. Czyli mamy Barley, Brock, ja mam 8-bita. I będę miał fraga jednego. Chociaż tutaj fragi nic nie dają. Ale mam powera, Gema mam, Dobra. Dobra, ja tutaj dam moc naszym, że zalili mocno. Dobra. I na razie prowadzimy, jest dobrze, załatwiłem tego typa. Tam jest Pam, ale Pamka to jest tak daleko, że nawet nie podejdzie, coś czuję. Ten bot tutaj niebezpiecznie podchodzi. Mam jeszcze Barley'a. Dobra,
Dobra, barlejku. O. I uwaga, pam dostaje. Ja mam też loła, muszę wycofać. O nie, zabiłem go, on nie. Co za misa zrobiłem? O nie, powinienem go załatwić szybciej. Nie, zepsułem tą rundę, ale jeszcze jest szansa. Patrzcie, to jak się blokuje tym, dobra. I teraz, o nie, teraz muszę tu się schować niestety. Dobra, załatwiony. Dobra, tego bo robimy. Muszę trochę HP uleczyć, bo ja coś tu podejdę i pewnie zginę. Uwaga. Bo. Dobra, bo jeszcze żyje, ale ja też przeżyłem, to się liczy. O nie. Dobra, on zginął. Dobra, my to robimy. Robimy to. Idzie dobrze jak na razie. Bardzo dobrze bym powiedział. Dobra, ja sobie tutaj poczekam chwilę, żeby trochę HP mieć więcej. Dobra, i teraz robimy ich. Patrzcie na to. Oj. Jezu, przeżyłem to. Na ludzie. Dobra. I mamy tego gema. I... No nie. No nie, ale full auto we mnie dali. Ale ta pam ma już takiego loła. Ja tam podejdę i tą pam załatwię. I wezmę od niej te gemy. I wygramy gierkę. Przecież mam już 9, to tego środka wystarczy, że zbiorę, ale... Patrzcie. I jeszcze pam załatwiłem. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Aż się zrymowało. Dobra. Brok, ty się wycofaj. Ja tutaj to podefensuję. Brok, cofaj się. Brok, jak ty zginiesz tam tu, a jest 5 sekund, to będzie lipa. Dobra, mamy to. Pięknie. Pierwszy winek, czyli mamy jeden winek. Jeszcze musimy zrobić 3 winy, a mamy na to 4 szanse. Także jest dobrze. Znaczy 3, jeszcze 2 musimy zrobić winy. Mamy na to 3 szanse. Teraz zadymka. I mamy skrzynkę w ogóle. Co dostanę ze skrzynki? Mam nadzieję, że coś dobrego. Uwaga, otwieramy i goldzik, i daryl, i gold. O, gemy dostałem, wow. 49, to prawie będę miał na jakąś postać. Chyba zbieram sobie na 60 na jakąś postać w sklepie. I bodajże sobie kupię, tak myślę, żeby kupić sobie, a w tym sklepie nic ciekawego nie ma. To nic nie kupię sobie w tym sklepie. Dobra, zadyma, lecimy. Mam nadzieję, że na zadymie również uda się ugrać. Wystarczy, że ugramy jeszcze 2 gry i potwierdzi się ta statystyka, o której słyszeliście na początku odcinka. I mam nadzieję, że tak będzie w sumie, bo postać wydaje mi się naprawdę mocna. Jak teraz sobie nią gram i czuć potęgę, ja mam dopiero 7, nie, 5 mocy, przepraszam, mam dopiero 5 mocy. Czyli jakbym miał 9 mocy, to było dopiero. Ej, my to strzelamy gola już. Ha! Jak łatwo. Ej, ale kurde moc jest. Jest moc, bo ta postać jest wolna, totalnie wolna, ale taki damage robi, jak tutaj myślałem. Taki damage robi, że przeciwnicy płaczą. Uwaga, i tutaj ból. O nie. Ajajaj, było prawie. Strzelaj. Wygraliśmy to? Tak, wygraliśmy. 2 winy już. Panie i panowie, jeszcze tylko jeden winek musi być. Tych biednych żetonów trochę sobie nazbieram dzisiaj. Bo jak tak dobrze idzie, to co? Teraz nagroda. Jak wygramy nagrodę i samotną gwiazdę, to będę miał tą skrzyneczkę do otwarcia. Uwaga, mamy kolejną mapę. W Enemy mamy... OU też będzie 8-bit. No to tutaj może być ciężko, bo w Enemy jest 8-bit. Ale to jest nagroda, a na nagrodzie wystarczy trochę tutaj przykampić, trochę tutaj ładnie postrzelać. Przeciwnik pada. Już jeden leży. Dobra, mamy gwiazdeczkę. Dobra, i 8-bit. 8-bit załatwiony, wiadomo kto jest lepszym 8-bitem. Dobra, uwaga, i bo. Dobra, wycofamy się i... Dobra, teraz wycofać muszę serio i tutaj postawię tobie. Dobra, mamy totemka tego, czy jakby to nazwać. I on ma już loła takiego, że zginie. No i zginął. Dobra. Patrzcie na tego 8-bita. Ten 8-bit ginie, totalnie. Dobra, my tu chowamy się, żeby nie zginąć. Taktycznie to robimy i wygrywamy. Mamy 7-0, jest pięknie. Taktycznie i wygramy. Taktycznie i do domu, jak to mówią. Ha! I co? Porobione. I kolejny porobiony, ale ładnie idzie. Tutaj HP uleczymy sobie i tu jest Piperka i 8-bit. 8-bit na luzie, 8-bit na luzie. Ten 8-bit nie ma podejścia do mnie. Dobra, na luzie. Niby low, ale na luzie. Na luzie wycofamy. Wszystko da się. Nagroda też idzie tym 8-bitem. Przeciwnik też ma 8-bita, ale
nie wykorzystuje jego potencjału. Chyba nie wie o tym, że to jest najlepsza postać. I to pewnie dlatego. O nie. Dobra, jednym dostanę, ale przeżyłem. To się liczy. Mamy 20 do 6. To jest taki pogrom, że przeciwnik się nie pozbiera po tym meczu. Chyba tą grę odinstaluję. Zobaczcie, tutaj paperkę robimy. Uwaga. O nie. To było głupie. Tego nie było. Okej, okay, umówmy się, tej akcji nie było. I wygraliśmy. Tamtej akcji nie było. Wypnie się w montażu. Nie, no dobra, nie będę wycinał, ale... powiedzmy, że jej nie było. O, pokonałbym tego 8-bita, zobaczcie. No, trzeba też celować tym 8-bitem, bo auto-aim nie zawsze wchodzi. Warto jest celować. Ale mamy drugiego, trzeciego wina. Mit potwierdzony, kochani. Mit jest już potwierdzony. Ale mamy jeszcze jedną grę, więc może uda się większy procent zdobyć niż te 60%, bo już mamy to 58% za nami. Także sprawdzamy, czy uda się jeszcze więcej wycisnąć. Jeżeli tak, to szacun. Jeżeli nie, to trudno. Gramy gwiazdki. Gwiazdki nie są takie łatwe, więc tutaj nie będzie tak łatwo. Chociaż 8-bit, no w sumie... 8-bit jest mocny, ale pytanie brzmi, czy dam radę uciec przed przeciwnikiem, albo kogokolwiek dogonić, bo jak na razie mamy pozycję trzecią, nic nie robiąc. Ktoś zginął. Tak o. Niby, że od nas. Dobra, my tu się kampimy. Nie strzelaj, bro. Nie strzelaj. Dobra. No nie, nie trafiłem. No nie. Za wolno. Na tym trybie ta postać może być słaba, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja ten tryb w ogóle rzadko gram, więc wiecie, to też jest taki minus. Ale taki nubek jak ja, a już 3 winy zrobiłem na tej postaci, więc coś musi być na rzeczy. I nikogo nie widzę. O, widzę Dynamajka. Ale znając moje szczęście, ten Dynamajk nie zabija. Dobra, zginąłem, ale wyobraźcie sobie, jaka ta postać jest dobra. Ma Star Power, drugie życie. Wow, wtedy to jest pro. Wtedy to jest taki pros. Dobra. I dobra, klasyczny 8-bit pokonany, bo tamten skina miał. Dobra, auto-aim. Nie opłaca się, jak już mówiłem wcześniej. Ajajaj. I się nie opłacał i przez to zginąłem, że auto-aimowałem. W ogóle takimi postaciami na daleko to trzeba strzelać tak celując. Bo auto-aimik to rzadko wchodzi, to nie ma sensu. Auto-aim gdzie? Na El Primo w sumie ma sens. Na Rosie, takich postaciach, ale na 8-bicie nie za bardzo. Dobra, mamy szóste miejsce. Takie sobie, ale pucharki są zdecydowanie na duży plus. Więc tutaj brawo dla tej postaci, że pucharki na zdecydowany plus się udało zdobyć. I bym go zabił, gdyby była sekunda, dwie dłużej. No ale cóż, pucharki na zero tutaj, ale tam pucharki na duży plus. Także co, w tym filmie to było na tyle. Jeśli chcecie więcej takich filmów, dajcie znać łapeczką w górę. I serdecznie was zapraszam do mojego klubu. Klub się nazywa Orzełki Rosta. Mamy obecnie 7 miejsc, a to jest bardzo dużo. Wstęp od 14 tysięcy. Lecimy po top 10 w Polsce. Jesteśmy obecnie jakieś top 40, coś takiego. Serdecznie jeszcze raz zapraszam. A mówi do was oczywiście Rost. Trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo o godzinie 18. Tak jak zwykle. Hej! So delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.